Siemaneczko, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Croxy. No i co, dzisiaj specjalny odcinek, ponieważ dzisiaj oglądamy moje stare filmy, ponieważ dzisiaj obchodzimy 4. rocznicę założenia naszego kanału na YouTubie. 4 lipca, dokładnie 2015 roku został założony mój kanał i do tej pory zgromadził ponad 7000 subskrypcji i prawie 500 000 wyświetleń, z czego jestem oczywiście no dumny. Mogło być w sumie lepiej, no ale no wiecie jak to u mnie bywało z tymi przerwami, czasami jak to bywało i tak dalej. Więc no wybrałem parę filmów oczywiście z mojego kanału i również takich kanałów pobożnych, o których mało kto wiedział. No i dzisiaj będziemy oglądać sobie urywkami te stare filmy i pośmiać się trochę, przypomnieć sobie stare czasy, jak to się właśnie na tym YouTubie przez te 4 lata działo, jak się zaczynało. No i powspominać stare, dobre czasy. Jeżeli szukasz gier w bardzo atrakcyjnych cenach, zapraszam Cię na stronę eneba.com. Rejestrując się z mojego linku i używając kodu CROXY za pierwsze wydane 10 euro na stronie, dostaniecie premię w wysokości 1 euro. Dodatkowo w każdy weekend organizowane są ogromne wyprzedaże. Zapraszam i polecam. Dobra, więc ja tutaj już sobie zakładam słuchawki. No i co, lecimy tutaj z pierwszym filmem. Jest to pierwszy film na moim kanale. Otwieranie kart Road to UEFA Euro 2016. Opublikowany kilka miesięcy po założeniu kanału. No, więc zaczynamy. Mało kto ogólnie wiedział, że zaczynałem z kartami. Jestem praktycznie przekonany, że większość z was raczej tego nie wiedziała, jeżeli nie śledziliście mojego kanału od początku. No, ale aczkolwiek właśnie kiedyś miałem taką zajawkę na zbieranie tych kart. No i tych kart, kilka albumów udało mi się zebrać, gdzie po kilka kart brakowało. Ostatnio sobie właśnie przeglądam i wspominałem te czasy. No i co, lecimy z pierwszym filmem na moim kanale. W ogóle słuchajcie tego głosiku. Słyszycie to? Ja wtedy puszczałem muzykę w tym, w pokoju z komputera, bo nie wiedziałem jak to się ten. Oczywiście wszystko nagrywam telefonem. Ja w ogóle nie używam praktycznie tam montażu, bo nie wiedziałem, nie? No i właśnie puszczałem sobie te piosenki na komputerze w pokoju. W ogóle jaki głosik słodki. Patrzcie, kurwa. Kurde, jaki prowadzący, ni? Ja sobie tutaj troszkę przewijam, nie? Bo... Słyszycie tą piosenkę w tle? A w ogóle patrzcie, ta jakość, ni? Dobra, lecimy troszkę dalej. Dimitri Pate, want to watch. Pate. Jeżeli ktoś chce się wymienić, to proszę. Jeżeli ktoś chce się wymienić. Co z tego, że nikt się nie znał wtedy? Bazówkę Birisa. Piszcie w komentarzach, jeżeli filmik wam się spodobał, no to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i kliknijcie czerwony guzik. Cześć! Ej, to w sumie jak tak oglądam ten film, to w sumie fajnie tak powspominać te stare czasy. W ogóle patrzcie, tutaj opis już był profesjonalny. Nie, dobra, wiecie co? Lecimy teraz z drugim filmem, który wybrałem. Jestem kosmitą. 27 lutego 2016 roku. No i zobaczmy. Siemaneczko, ziomeczki. Taki kosmita. Jestem tak jak kosmitą. On... Przerwy już od tamtego czasu były, nie? O nie! To będziecie widzieć dalej! O nie! Ja wam potem coś pokażę jeszcze, nie? Zostaw łapkę w górę. No i myślę, że zobaczymy się już. Zostawmy razem. Cześć! Ej, to było dobre, nie? O, tutaj też jest dobry. Dobra, lecimy z następnym tutaj. Dziś są moje urodziny, a zaraz dwa inne święta. Oglądacie film. No tutaj już jakieś te komentarzyki były. Więc lecimy z filmem. O, Afryk znowu. Przyzwoicie. Patrzcie, jaki pulpecik, nie? Halo, pudliszki! Jeszcze pamiętałem mój film, bo czemu ja mógłbym zrobić tak? Halo, pudliszki! Możecie sobie zapowiedzieć dalej. W ogóle ten plakat Nitra, taka ciekawostka, wisi chyba do dzisiaj. Czekajcie, tak? Nie, już nie, ale długo dość wisiał. To jest w ogóle ta ściana, nie? Ta ściana, co
tutaj właśnie był na tym filmie, więc tutaj naprawdę... Życzenia urodzinowe. Przybywacie. Chcieliście na urodziny, kupiłem sobie fuzję. Kupi... O, patrzcie, jak się chwali. Nie założyłem sobie konta na swoim piosenku, w ogóle Capture Man tego. W ogóle, słuchaj, jak tak patrzę... Naprawdę nie obraził na YouTubie, jestem od... To tutaj, czekajcie, zobaczę co. Sami wiecie. Urodzin. Tutaj napisał mi wszystkiego najlepszego, no to też to jest miłe, jak fani składają ci filmik. O, jeszcze te stare miniaturki. Ach, to był czas. 13:10, pierwszy film. Września 2015. Ach, to były czasy, nie? W ogóle ja miałem taki problem z tym rzucaniem filmu, bo bardzo chciałem rzucać te filmy z twarzą, nie? No ale widzicie, jak wygląda, nie? O, w ogóle mikrofon za 20 zł, zawsze spoko. Właśnie do następnego filmu. W ogóle, no widzicie co, jak wygląda, no i... Doświadczyłem rzeczy, które myślę, że większość doświadczyła, czyli właśnie hejtu i właśnie dlatego taka większość takich długich przerw było na kanale. No po prostu zwyczajnie... Bo... Dziwnie to brzmi, ale byłem dzieciakiem z marzeniami, no, który był bardzo zdesperowany, żeby to osiągnąć. Wrzucałem naprawdę masę filmów. No a potem było to dość no, słabo odbierane, wyśmiewane i tak dalej, więc... No nie zwracajcie na to uwagi po prostu i róbcie to, co chcecie, róbcie swoje. Gońcie za marzeniami. Wiem, że mówię to, co każdy, no ale naprawdę, no... nie warto się przejmować takimi ludźmi, takimi osobami, które właśnie jakoś tam was obrażają. No ja w sumie doświadczę tego do dziś, nie? Bo w sumie na filmach ile razy zobaczycie komentarze jakieś, że grupa z nie? I tak dalej, i tak dalej. No widzicie, jak wyglądam. Nie czuję się z tym dobrze, no ale no wiecie, no każdy ma tam jakieś swoje wady. I po prostu wygląd, żeby nienawidzić drugiego człowieka, no to troszkę jest... no te osoby, które doświadczyły właśnie hejtu, to myślę, że wiedzą, jak te osoby się czują. No i nieraz po prostu traktować innego człowieka z góry, tylko przez to, jak się wygląda, nie? Swoją drogą lecimy tutaj do kolejnego filmu. O, to pierwszy remix na mój kanał, ja tego nie zapomnę nigdy! Bardzo pozytywny remix, w ogóle... Czy ta osoba dalej jeszcze nagrywa? Oryginał. Aha, to tutaj, czekajcie, jest ten film dalej. Nie ma już, patrzcie. No, szkoda. Chciałem odwiedzić. Ale dobra. Dobra, lecimy tutaj... Czekajcie, bo mi się... Czapeczka ten... W ogóle taka historia, bo... Założenie tej czapeczki zajęło mi tyle czasu, bo... te sznurki, gumki takie były cienkie, że po prostu się urwały cały czas, nie? Taki wielki łeb, bo pojemny. Tutaj pierwszy opening, w ogóle ja nie wiedziałem, o co chodzi w tym czasie, nie? Ja się jarałem każdym fioletowym skinem, nie? Czekajcie, tu będzie jakiś fioletowy? W ogóle patrzcie tą grafikę, nie? Jak się zaczyna, dobra, czekajcie. A, tutaj mam taki fajny, o, fajny moment, patrzcie to! Tego odcinka w ogóle nie ma, nie? Ja bardzo żałuję, że niektóre odcinki usunąłem zamiast ustawić je na niepubliczne. Taki na przykład Sprite ten Banana Challenge, Boże, kto to widział, to ja współczuję tego samą, ale szkoda, że usunąłem, bo... No byłoby się z czego pośmiać teraz, nie? W ogóle to fan moment sam robił, nie? Patrzcie w ogóle, jak wyglądało, nie? Obejrzyj to fan moment sobie, nie? Wiesz co? Będę sobie przewijał, żeby ten... Będę sobie przewijał, żeby nie zdradzić wam całego odcinka. Oczywiście, że jeśli chcesz, to możecie poszukać sobie na moim kanale gdzieś tego, nie? Powiem tyle. O, to jest patrzcie tego, słuchajcie to! Ale ja się wtedy cieszyłem bez kitu.
Ten kawał 30 dolców wtedy kosztował, to był chyba mój, i chyba jest dalej najdroższy wydropiony skin w CS-ie. I to był w sumie taki pierwszy skin, taki droższy, którego wydropiłem właśnie. Ten AK sedno zamieszania. Ale jak ja się cieszyłem wtedy, nie? Ja tutaj już dziękuję, że oglądałeś do końca dalej, no więc to jest to całe funny moment. I wiecie co, jeśli chcecie poglądać jakieś starsze filmy z mojego kanału, to oczywiście możecie sobie poszukać, a my teraz przechodzimy na drugi kanał i obejrzymy coś bardziej cringe'owego. Dobra, więc tak, znajdujemy się na moim drugim kanale, o którym mało kto wiedział, ja już tutaj widzę te niektóre miniaturki, oczywiście wszystkie filmy są prywatne, tym razem poszedłem porąd do głowy i poustawiam to wszystko na prywatne, ale ja już widzę tutaj niektóre te miniaturki, w ogóle tutaj zgromadziłem 28 bodajże subskrypcji, no i przez jakiś czas to miał być kanał w ogóle, ja kiedyś byłem zapatrzony w Reziego i to jak on tworzy te swoje, nie, w Steel bodajże, Rezi albo Steel, to byli teraz moi idole kiedyś, że tak powiem. Właśnie byłem zapatrzony, jak oni te kanały tworzyłem, że było tam Steel Games i tak dalej, nie? Więc ja powiedziałem, to tak zrobię. No i zrobiłem, wiecie co? Ja to chcę zobaczyć, ja to chcę zobaczyć. W ogóle bardzo profesjonalne intra. I ten napis, Spajta, nie? Dobre, dobre. Opis też tak był. Słyszę, czy wy to słyszycie, jak ja wtedy mówię? Wygląda... Przecież to nic nie widać w tej kamerce w ogóle. W ogóle ten napis bandyka tutaj, nie? O kurde, ale... W ogóle tak, jak te, ja patrzę na ten gameplay, to w sumie tu nic nie działo i myślę, że nie chciałoby się tego oglądać, jak tak... Jeszcze mało co mówię, nie? O kurde! Czemu to słyszeć? Odkurza. O Boże! Jest coś jeszcze fajnego? Nie, chyba nie. Dobra, wiecie co? Przechodzimy tutaj do kolejnego filmu. Zapłać kanał Kamikaze Games. Co to jest? W ogóle ja tego nie oglądam już dawno, nie? W sensie tych filmów. O, patrz, te profesjonalne intro. Robione w Camtasia Studio. To pamiętam jeszcze. Patrz to! BOOM! O kurde! O kurde! Patrzcie, jak ja wyglądałem, ty! Games będzie dla ciebie idealny. Na tym kanale mnóstwo gier, między innymi GTA, World of Tanks, Minecraft i wiele innych. Myślę, że bardzo dobrze będzie on cały... Kolejny odcinek. Puść tą maskę. Ale ej, to jest! Ten film tu jest! Ale ja myślę, że ja go usunąłem! Kurde, jak ale ja ofensywny byłem. I ta muzyka taka family friendly. A potem taki wulgaryzm tam lecą, nie? A, to wtedy była ta akcja. Co była ta gra od Playa bodajże. Patrz, jak ja wyglądam tutaj. O Boże. To jest tak. Patrzcie, jak tu oznaczyłem ładnie, w sensie nominowałem, o widzicie, kurde. Widzicie, jak ja tu pomocny byłem, w ogóle kurde, ta czapeczka mi spada cały czas, kurde. Dobra, zostanę tak, będę wyglądał jak idiota, no ale dobra. I czekaj. Te one szczerze, coś jeszcze. Ja już wtedy się z Nestorem znam, nie? No, znaczy, nie tyle, że się znam, tylko po prostu tam... No tyle, co go z YouTube'a znam, czasami popisaliśmy to ten. Pamiętam jeszcze, jak miał chyba niecałe 100 subskrypcji, nie? FIFA 16, dobra, tutaj nie mogę nic fajnego znaleźć. Lecimy tutaj z życzeniami, Sylwester 2000!
15, kurde, patrzcie jak ja to byłem. Ten. Już. Patrzcie jak ja wyglądałem, nie? Ja nie mogę na siebie patrzeć. Nie mogę patrzeć na siebie. Urodzonego 2016, kurde. Instagram. Patrzcie, już social media, dodałem, już się reklamowałem tutaj. A. Nie, ja nie mogę z tego, jak ja wyglądałem. Patrzcie jak mój brat wyglądał. Tutaj jest nasz stół. Mama, pozdrowi się w internecie. Ale cringe. Mama, pozdrawia z internecie. Damianek też pozdrawia. Tutaj jest nasz stół. O, sałatka z grosa, ta pamięta musiała być obowiązkowa, nie? Ej, mi serio brakuje tego, jaką ja wenę miałem wtedy podczas nagrywania tych minubów, nie? Znaczy nie wenę, tylko robiłem to z takim zaangażowaniem, tak... Z taką energią, nie? Z takim zapałem, a teraz coś, no... W ogóle to przejdzie i dopiero po 2 sekundach... Ale w ogóle fajnie wyglądała ta FIFA 16. Czekajcie, bo teraz będzie dobrze. Boże. Na te przejścia profesjonalne, nie? A tworzymy własną gwiazdę, to tutaj za bardzo nie ten, to wiecie co? Ja chcę zobaczyć tutaj mecz, jak grałem. Ja pamiętam, że tutaj się dużo działo. Tu się dużo działo, to były historyczne właśnie filmy. O, muzyka, kurde, ofensywna z World of Tanks tutaj też zawsze spoko. Patrzcie, jak ja w ogóle wyglądałem, nie? W ogóle te okulary meczu, nie? Ta muzyka z World of Tanks taka, kurde, Klidma to dodaje. Ja chcę zobaczyć, jak ja tutaj grałem. Ja tu chcę zobaczyć, w ogóle zaczynam karierę w najlepszym klubie. Patrzcie to! O kurde! Bardzo profesjonalne tutaj. Profesjonalnie tutaj kamerka dostosowana, profesjonalnie tutaj kamerka wycięta, nie? Patrzcie to. Czekajcie, tutaj coś się ten. O. O. Gareth Bale. W ogóle patrz, jak to się zacinało, nie? Na razie gram na amatorze. Ale ta muzyka ofensywna, nie? To tak. O. O, mój brat przyszedł. Patrzcie, jak on. Patrz, jakie skupienie, nie? Patrz, jaki ofensywny! Ofensywny Kroxy, kurde! A nie, nie, to jest Kroxy już. Nie no, wtedy kamikadze było. Kamerkę nagrywam telefonem profesjonalnie. Ale cringe!
Ale ja się odzywałem, nie, dobra, jak chcecie to... nie no, nie obejrzyjcie sobie tego, ja bym wam tego nie dał, żebyście tego obejrzeli, bo byście się jeszcze, kurde, śmiali ze mnie, nie? A to jest taki cringe jak cholera, nie? Nie jestem samobójcą, nie? Dobra, i słuchajcie, teraz przechodzimy na kanał mojego brata, na którym również tutaj się udzielam, bo jak możecie zobaczyć, tutaj są właśnie odcinki niektóre ze mną, takie jak tutaj na przykład, i wiecie co? My sobie tutaj właśnie obejrzymy o otwieranie paczek z moim bratem, ale to będzie hit! W ogóle czekajcie, o to jeszcze chciałem wam pokazać, to też będzie dość spoko, o patrzcie. Ale intro, kurde. Pamiętam jak te intro miałem z inną muzyką, każde, nie? A nie. O. Oczywiście ten mały w swoich filmików, żebym czytał nazwy piłkarzy, bo oczywiście sam. Dobra, nie, 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 dobra. A patrzcie, to w ogóle tutaj wam pokażę coś, nie? O. Patrzcie, to w ogóle. Co jest? Co jest? Co tu się działo? Ale tak niektóre odcinki serio były takie cringe'owane, nie? Byciu, nie, nie. Dobra, i lecimy tutaj z jeszcze jednym filmem. Tym razem są życzenia sylwestrowe na kanale mojego brata, również nagrywane tego samego dnia. Bo ja tutaj też będę gdzieś. O, jestem. No, jeszcze mój tata jak żył. Kamil, pozdrawiasz internety? Pozdrawiam internety! Pozdrawiasz internety? Tak, pozdrawiam internet. A więc, trzymajcie się, cześć. Papa. No, więc tutaj błąda tyle z mojego tego występu i tak ale tutaj jeszcze mam jakieś te openingi, czekajcie, tu jest jeszcze, o. Ja chcę zobaczyć. O kurde, patrzcie, jak intro, nie? Czekajcie tu. Siemano, z tej strony. I gdzieś w moim dzień. Ten mój brat w ogóle. O, zestaw startowy. To jest edycjaka. Lego nie drago, jedź się ze mną. Kamikaze! Dawny kamikaze, teraz jestem... kim ja teraz jestem? Nawet nikt swojego nie pamiętam. O Boże, ale to cringe'owe było, nie? W ogóle te niektóre filmy serii takie były troszkę... Niektóre przypomniały mi trochę stare czasy, nie? Jaka to było właśnie... Ile energii miał właśnie do nagrywania tych filmów. No ale no wiecie, no, z czasem to jakoś tam przebywa i... Niektóre rzeczy po prostu odchodzą na boczny tor, nie? Więc... Myślę, że wiecie jak to mniej więcej wygląda. No i co, jeżeli chcecie oczywiście następny odcinek z oglądania moich starych... cringe'owych filmów, to możecie zostawić oczywiście łapkę w górę, możecie oczywiście zostawić również subskrypcję na urodziny kanału, bo 4 lata już tu jesteśmy, a nic specjalnego nie udało nam się osiągnąć. No i co? Oczywiście, tak jak mówiłem, lajkujcie, subskrybujcie, oczywiście z dzwoneczkiem, sprawdźcie dzwoneczki, bo patrzyłem ostatnio i tylko 25% bodajże osób, które subskrybują mój kanał, ma włączony dzwoneczek, bo te dzwoneczki się restartują, jak wylogowujecie się z konta i czasem też się po prostu one restartują, więc sprawdźcie, czy macie dzwoneczki. No i co, niedługo wracamy z filmami z CS-a, jakimi mieliśmy, możecie pisać propozycje, a najlepsze oczywiście nagrodze skiny. No i co, ja się z wami żegnam, trzymajcie się i piona! Siu!